Antoni Kołodziejczuk, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa i zaprosić na kolejny program z cyklu Opinie. Gośćmi moimi, jak również Państwa, są dzisiaj panowie. Pan Jan Radzik, dyrektor Wydziału Architektury, Budownictwa i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego. Dzień dobry. Panie dyrektorze. Oraz Roman Kozak, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, do panów dyrektorów od Państwa wpłynęły zapytania. Dzisiaj postaramy się je przekazać i oczywiście uzyskać na nie odpowiedzi. Ale może na początek, panie dyrektorze, zwracam się do pana Jana Radzika. Powiedzmy, co już z planowanych inwestycji zostało zakończone, co jeszcze w planie na ten rok, no bo powiedzmy, że miasto pięknieje. To znaczy w tym roku prace związane z tak zwaną twierdzą Zamość, czyli otuliną, bo tak właściwie to powstaniem ogromnego parku kulturowego wokół Starego Miasta. Te prace są mniej więcej zaawansowane gdzieś w 50-60%. Zostanie jeszcze nam przede wszystkim dwa bastiony, bastion trzeci i bastion drugi. I mamy nadzieję, że do późnej jesieni zamkniemy te sprawy i będziemy mieli już całą otulinę. Oczywiście nie patrząc na rotundę i na zalew, ale tutaj całą tą otulinę pozostałą wykonaną zgodnie z projektem. Czyli panie dyrektorze, prace przebiegają zgodnie z planem, można powiedzieć, bo kiedy ostatnio mówiliśmy o nich, to wykazywaliśmy, a w zasadzie panowie wykazywali pewne obawy co do tego, czy firma wykonująca poradzi sobie z napiętymi terminami. No jeżeli chodzi o temat ten, o którym tutaj dyrektor Radzik mówił, to już jesteśmy w tej chwili na etapie odbioru. 70% prac za wyjątkiem bastionu drugiego i trzeciego. Także cały park, cały teren na plantach i plus tereny tutaj przy torach kolejowych. Jest to mniej więcej dwie trzecie terenu, które jest w tej chwili przekazywany. Trwają prace odbiorowe, są jeszcze usterki, niedoróbki, wykonawca usuwa. Jest to praktycznie 36 hektarów terenów zieleni miejskiej, 2600 metrów chodnika, metrów kwadratowych. Także jest to ogromny teren, który w tej chwili musimy przejść i odebrać. O, się panowie nachodzą trochę. Nachodzimy się, nie tylko się nachodzimy, ale i jest to sporo, bo tak jak Państwo widzicie, jest dużo tych alejek z nowego materiału Hansegrand, które niewątpliwie w tej chwili budzi wiele kontrowersji u ludzi, ale z czasem myślę, że będą to jedne z ładniejszych w Polsce chodniki. Tylko musimy dopilnować w tej chwili, bo one właściwie były wykonane. Panie dyrektorze, a po tym skwerze na plantach chodzi pan według tego schematu wyznaczonego przez... Po którym skwerze? Nie, no tutaj jeżeli chodzi, no tak projektanci zaprojektowani. To i tutaj myślę, pytanie, myślę, no i... myślę, że mnie to się podoba. Mimo, że tych alejek wąskich jest sporo, no ale tak to było. To ja muszę przyznać, że mnie osobiście również to się podoba. No. Znaczy, rzeczywiście tyle, że szkoda mi panów dyrektorów, bo żeby to wszystko odebrać, to trzeba będzie tym zygzakiem tak pochodzić. Jeżeli zostaną te rzeczy, które tam zostały zakwestionowane, bo pewne alejki żwirowe zostały zakwestionowane, one będą wykonane w Hansegrandzie, czyli w tej lepszej, twardej posadce, to myślę, że te uciążliwości, które w tej chwili są, szczególnie jeśli chodzi o osiedle Planty, no one znikną. Gdzie indziej rzeczywiście jest jeszcze takie są ścieżki, szczególnie w tych fragmentach, gdzie mówimy, że to jest przedłużony okres, ale tam też są ścieżki rowerowe, gdzie w zależności od sytuacji no zobaczymy, dlatego że jakby stosowany żwir czy tłuczeń, który był stosowany, to tutaj się nie sprawdził. To nie był kliniec, to był po prostu płukany żwir, który się nie zagęścił i w związku z tym on po prostu jest luźny, źle się po nim chodzi, więc mamy nadzieję, że w tych alejkach, które zostały do wykonania, będzie to już poprawione i zrobione tak, jak trzeba. Czy spacerują panowie również po parku? Spacerujemy i po parku, i tak jak wspomniałem... Służbowo, oczywiście, służbowo. Po wszystkich terenach
jak chcę powiedzieć, nie tylko lejki, to jest ponad 860 punktów dodatkowo świetlnych. To jest prawie jedna trzecia tego, co miasto przyjęło z nowego oświetlenia w mieście przez ostatnie 7 lat. Także tych punktów świetlnych jest tutaj przybyło. Ławek przybyło nowych, pojemników na odpady, także tutaj ten zakres rzeczowy jest naprawdę duży. No nie cała teleinformatyka. A obiekty kubaturowe ronne także. Obiekty OW1 i OW2, także tutaj te centra turystyczne. To jest sprawa parkingów, na około dodatkowo około 1000 miejsc parkingowych, także ten zakres naprawdę jest ogromny. Jest ogromny, niemniej jednak pojawiła się w lokalnej prasie krytyka dotycząca właśnie braku miejsc parkingowych albo położenia, odległego ich położenia od Starówki. I co panowie na to? Wszystkie parkingi, jeżeli mogę powiedzieć, są bardzo blisko Starówki. Są albo na terenach pofortecznych, albo tuż za nimi. Ale generalnie wszystkie są raczej w pasie pofortecznym, czyli w tych powiedzmy 50 hektarach, które mamy otulin tego pierścienia. Także one naprawdę, no nie wiem, najdalej to ja sądzę, że nie jest dalej, znaczy odległość największa nie jest większa niż jakieś 70 metrów, żeby wejść na Stare Miasto, więc to trudno w ogóle mówić, że to są odległości, bo to jest po prostu no w samym centrum. Także ten zarzut jest rzeczywiście uciążliwość w tej chwili, no bo wiele z tych parkingów nie było czynnych, w związku z tym ludzie no, szukali miejsc nieco dalej, tłoczyli się, ale w tej chwili, jeżeli one będą wszystkie uruchomione, to naprawdę raczej problemu z miejscami tuż obok Starówki nie będzie. Jest parking koło parku, bo ja chcę jeszcze wrócić do tego parku, bo w końcu widzę, co w nim się dzieje, kiedy na przykład przejeżdżam przez Zamość. Kiedyś ten park nie był widoczny. W tej chwili jest odsłonięty i nawet ciekawie się prezentuje, muszę przyznać. Znaczy idea była taka, że dokumentacja jakby przewidywała przywrócenie jego jakby kształtu tego założonego jeszcze przez Kronenberga w 1920 latach. Dlatego on znikły te samosiejki, krzaki, krzewy, które między innymi zasłoniły pewne założenia, pewne osie, które tam były akcentowane. I przez to przywrócenie jakby jego tego pierwotnego kształtu on zyskał, dlatego że otworzył się. Nagle widzimy staw, który pewną oś zamyka, widzimy te ronda, tą całą ideę tego parku, która była troszkę zatracona, mimo że sam był dalej uroczy, ale był po prostu zdziczał. Troszeczkę przypominało jakby taki ogród angielski. A to było założenie dość jednoznaczne, celowe i planowane pod każdym względem. Oczywiście niektóre drzewa zostały te, które były uszkodzone i które były chore, zostały usunięte, ale w to miejsce zostały nasadzone nowe, tego samego gatunku, które jakby wymieniały. A kiedy będzie woda w parku, panie dyrektorze, i kiedy koniec prac? To znaczy woda w parku w miesiąc październik w tej chwili nie będzie, z uwagi na to, jak wcześniej wspomnieliśmy zresztą, że Bastion drugi, trzeci jest ten termin późną jesienią do oddania. Tam przy tych bastionach przebiega doprowadzalnik wody do parku. I z uwagi na pracę, które jeszcze będzie wykonawca wykonywał przy odtworzeniu murów, niemożliwe jest odtworzenie czy odbudowa doprowadzalnika. Stąd opóźnienia będą tutaj, jeżeli chodzi o napełnienie wody w parku. Z tym, że zechcemy, by ten staw oczyszczony był. Ten projekt też przewiduje pogłębienie go około 30-40 cm po prostu, bo zmiana będzie tutaj też doprowadzona, będzie pomp, które będą odpoczyły wodę do parku, nie tutaj za starą elektrownią, tylko w nowym miejscu będzie całe urządzenie, które będzie piętrzyło wodę i doprowadzało wodę do parku. O ile dobrze zrozumiałem, to miejsc parkingowych jest więcej w tej chwili, tak, niż było? Zdecydowanie.
Panowie, pojawił się też w prasie lokalnej zarzut, tak można to traktować, że na Starówce jakby nie ma biznesu, nie kwitnie handel, ponieważ nie ma tam markowych sklepów. Tutaj pan dyrektor pewne przetargi ogłasza, chyba jest w trakcie realizacji nawet. Jak można odnieść się do tego? Czy tam powinny być markowe sklepy? Czy to jest miejsce na biznes? No na pewno nie miasto będzie ten biznes prowadziło. Miasto ma obowiązek stworzyć warunki do tego. Ogłaszane są przetargi. No i handlowcy decydują o tym, czym będą handlowali. No troszkę tutaj, jeżeli chodzi o markowe sklepy, załatwiła sprawa twierdzy, Rewia, parki i pawilony wielogabarytowe, stąd, ale tutaj też są w tym zakresie. Rynek wielki to praktycznie jest jedna wielka gastronomia. Jest 12 ogródków i tutaj ludzie pokładają nadzieję w tym. Jest Naczaniec, który funkcjonuje w całości. Są te boksy handlowe, które są między Naczańcem a Ekonomikiem. Dodatkowo dochodzi 12 punktów w ramach właśnie tej rewitalizacji. Pojawiły się nowe boksy. My byśmy nie chcieli tutaj przeszkadzać handlowcom, z czym mają handlować, narzucać czegoś, bo dzisiaj wiadomo, jakiś czas generalnie w Polsce i ludzie powinni wybrać, czym będą handlować. Tak, a panie dyrektorze, jeżeli ktoś by zdecydował to, i chciał na przykład wynająć jakiś lokal na Starówce, to co powinien zrobić w krótkich żołnierskich słowach? Jeżeli chce wynająć, to zawsze jest co miesiąc ogłaszany sprzedaż na wynajem lokali. Zeszliśmy generalnie z ceny wywoławczej, jeżeli chodzi o startowanie do przetargu. Były ceny 20 zł i 30 zł. W tej chwili już od 10 zł, od 15 zł startujemy, jeżeli chodzi o przetarg. Są część lokali, szczególnie największym powodzeniem, to cieszą się lokale na płycie rynku wielkiego. Jeżeli chodzi o te uliczki, jak Żeromskiego czy inne, no wiadomo, mniej się, bo tam jeszcze te budynki nie są odrestaurowane i stąd mniejsze zainteresowanie jest. Ale generalnie te lokale do 40-50 metrów kwadratowych mają powodzenie. Szanowni panowie dyrektorzy, prosili widzowie, by jednoznacznie rozstrzygnąć sprawę, który rynek w Zamościu jest rynkiem zielonym. Pan dyrektor Jan Radzik chyba tutaj powinien zabrać głos jako pierwszy. To znaczy pewnie, jeżeli tak mówimy dla mieszkańców Starówki, to wiadomo, to jest tutaj, prawda, ten bazarek, który jest no, przy w tak zwanej dawnej dzielnicy. Zdania są podzielone, jest szkoła Falenicka i Otwocka. Jedna twierdzi, że zielony ryneczek to na Orzeszkowej się mieści, a druga twierdzi, że na Starówce. Generalnie i starszy, i no co prawda w tej chwili może mniej popularny, ale ten na Starówce to jest zielony rynek, no tak to powinno się określić, z tym, że to miejsce jest i tak, prawda, dopiero po wojnie wytworzone jakby sztucznie. No jest to rynek na Starówce, ten zielony, jest to jako pierwszy rynek w mieście, gdzie handlowano marchewko, pietruszko i stąd jest zielony. Drugi zielony to jest na Orzeszkowej, proszę państwa, jest o wiele młodszy, także mamy dwa rynki zielone. Zielony to jest od tego, że są, że jest na nim zielenina. Warzywami, zielenino, tak. Stąd się czy prawdą jest, że ten rynek zostanie zielony na Starówce zlikwidowany? Ja tu nie odpowiem jednoznacznie, bo do końca nie wiem. No na razie on funkcjonuje, jeżeli pewne plany pójdą dalej, no to być może tak się stanie. W planie docelowo jest przewidziana ta część miasta jeszcze pod budownictwo mieszkaniowe z usługami, czyli po prostu pod jeszcze kwaterę zabudowy takiej kamieniczek historycznych, to znaczy może nie historycznych, ale historyzujących. Kiedy będziemy mogli panowie podsumować to, o czym rozmawiamy? Miejmy nadzieję, że na koniec tego roku będziemy mogli już przynajmniej podsumować sprawę twierdzy Zamość, czyli tego całego założenia.
tak naprawdę ogromnego parku, który otacza, czyli czegoś takiego jak Planty Krakowskie. I nawet powiedziałbym, że ciekawsze niż Planty Krakowskie, ponieważ jeszcze zróżnicowane przez ukształtowanie, nie tylko przez zieleń, nie tylko przez ławki, przez ciągi, ale również przez no, pewne ukształtowanie terenu. Tam, gdzie te raweliny, gdzie fosy i tak dalej, to wszystko po pokryciu się zielenią naprawdę będzie robiło świetne wrażenie. Oprócz tego no, ogromny zastrzyk dydaktyki, który tam niesie za tym. Ścieżki tematyczne, inne rzeczy, które się będą tworzyły po zamontowaniu informatów, no Państwo zobaczą, że to nie jest kwestia. To zaczyna być już spacer po mieście. Obejście tego wszystkiego to już trwa. Parę godzin. Proszę Państwa. To znaczy, ja chcę tu jeszcze dodać, że to nie tylko sama Starówka, ale no, rozpoczęliśmy też już drugi etap odnowienia rynku Nowego Miasta. Jest w tej chwili w trakcie realizacji już druga kwarta tego rynku. Są już parking przy ulicy Styczniowej, są odtwarzane uliczki, także nowy. Jestem przekonany, że będziemy w oddzielnym programie, panie dyrektorze, mówili również o rynku Nowego Miasta. Tym optymistycznym akcentem. W odpowiedzi na pytanie pani, według której jest zbyt dużo drzew przy obwodnicy Hetmańskiej, przekażemy informację, że może nie wszystkie wyrosną, idąc za myślą dyrektora Romana Kozaka, który był moim państwa gościem w dniu dzisiejszym. Dyrektor kieruje Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Zamościu. Bardzo dziękuję za przybycie do studia. Dziękuję także Janowi Radzikowi, który kieruje Wydziałem Architektury, Budownictwa i Ochrony Zabytków. Proszę Państwa, proszę o opinie. Te proszę przesyłać na adres mailowy ztk@poczta.fm. Telefon do telewizji kablowej Zamość 530 33 40. Można oglądać nas na stronie internetowej pod adresem tvkzamost.pl. Do zobaczenia.